Nie tylko na ulicy, ale i w świątyniach katolickie dzieci prezentują przygotowane przez siebie jasełka. Takie przedstawienie zostało zaprezentowane m.in. w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza. Głównym zamysłem spektaklu było połączenie scen poważnych z elementami humorystycznymi, tak by oglądający mogli spojrzeć na Marię i Józefa jak na zwykłych ludzi. Jako na osoby żywe, normalne, które normalnie pracowały, jadły, funkcjonowały, dlatego też tutaj pojawiły się wątek z koleżankami Matki Bożej. Tak, że ona no, nie była sama, tak? Nie była taką jak teraz, że patrzymy na nią w pięknych strojach, z koroną na głowie, była po prostu normalną, zaradną kobietą, tak? Którym marzeniem było, tak jak zresztą na tych jasełkach to wybrzmiało, marzeniem było chociaż zobaczyć, spotkać Mesjasza. Zobaczmy reakcję Józefa na wieść o tym, że zostanie ojcem. Muszę powiedzieć Józefowi. Józefie! Autorem zabawnego scenariusza, reżyserem i choreografem jest nasz rozmówca, ksiądz Adam Adukowski, który lekcji religii uczy w szkole podstawowej numer 10. Do udziału w spektaklu zaprosił swoich uczniów z 6 klas. Te wszystkie klasy zaangażowano, dlatego tutaj wzięło udział tak wielu aktorów. Inscenizacja pomaga nam zrozumieć, co wydarzyło się w czasach biblijnych. Myślę, że nasza polska tradycja jest tak bogata, przepełniona różnymi takimi smakami kulturowymi, między innymi takim najbogatszym smakiem, który nam towarzyszy, są święta Bożego Narodzenia. Z racji tego w szkołach odbywają się jasełka, nie tylko w szkołach, przy parafiach. Jest to przedstawienie teatralne, tak, które nam przybliża to wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu, gdzie Bóg zechciał przyjść w ludzkim ciele. Też pokazuje taką pewną smutną historię, bo w Betlejem tak wiele miejsc było zamkniętych, dlatego dziś porównujemy Betlejem do naszego serca, do którego Bóg puka, abyśmy je otwierali. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 10 do rozwijania chrześcijańskich wartości poprzez kontynuowanie jasełkowej tradycji zabrały się z wielkim entuzjazmem, a efekt ich pracy docenili nie tylko rodzice, ale i zwykli parafianie, którzy spektakl oglądali z zapartym tchem, nagradzając młodych adeptów aktorstwa gromkimi brawami.